Cześć, witam z Kacmartesy. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji tunera DVB T2. Tym razem będzie to tuner marki Signal, model T2 Box. No i w tym odcinku sprawdzimy sobie jego budowę, wykonanie, działanie. Tak więc zapraszam do recenzji. Na początek, jak zwykle, sprawdźmy sobie zawartość tego zestawu. No i tak wygląda ten zestaw już po rozpakowaniu, czyli mamy, jak widzicie, instrukcję obsługi, tuner, pilota zdalnego sterowania oraz baterię do pilota. Na początek, jak zwykle, zapoznajmy się z budową i wykonaniem tego tunera. Jak widzicie, konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego. Od góry tutaj nie mamy żadnych elementów, żadnych otworów wentylacyjnych. Te znalazły się na bocznych krawędziach. Wiem, że kilka osób pytało właśnie o tuner, który od góry byłby zabudowany, więc być może Signal T2 Box akurat tym osobom się spodoba. Na froncie mamy złącze USB, wyświetlacz, którego w tym momencie oczywiście nie widzimy, oraz trzy przyciski sterujące, zmiana kanałów oraz przycisk power. Od spodu otwory wentylacyjne, nóżki miękkie, nie rysujące powierzchni. Boczne krawędzie, jak już widzieliście, są wolne, no i wszystkie złącza znajdziemy na tylnej ściance tego tunera. I jak może zauważyliście, przewód zasilania jest zintegrowany, czyli nie mamy tutaj już osobnych zasilaczy. Wyjście TV SCART dla starszych telewizorów, wyjście HDMI dla nowszych. Mamy wejście antenowe oraz tą przelotkę wyjście antenowe. Szkoda, że zabrakło tutaj jakiegoś wyjścia dźwięku zewnętrznego, optycznego, czy też złącza koaksjal. No niestety tego w tym tunerze nie znajdziemy. Ok, czyli tyle odnośnie samego tunera. Teraz zobaczmy sobie jeszcze tego pilota zdalnego sterowania. Konstrukcja już chyba bardzo dobrze nam znana, czyli pilot zwężany od góry. Tutaj grubszy element w miejscu, gdzie mamy baterię. No i jeżeli chodzi o układ klawiszy, to myślę, że jest to optymalne rozwiązanie z blokiem przycisków programowalnych od góry, którymi będziemy mogli sobie sterować podstawowymi funkcjami telewizora. Przyciski multimedialne, joystick główny do zarządzania funkcjami tunera, przycisk exit, przycisk powrotu, info oraz menu. Mamy przycisk EPG po środku, przyciski te podłużne do regulacji dźwięku oraz zmiany kanałów i jest to właśnie na plus, ponieważ w dużej ilości tunerów pod tymi przyciskami są niestety przypisane jakieś funkcje zamiast właśnie regulacji dźwięku, zmiany kanałów, więc w tunerze Signal jest to tak, jak to powinno być. Przycisk od telegazety, blok przycisków numerycznych, lista kanałów ulubionych, zmiana pomiędzy telewizją a radiem. Tak więc wydaje mi się, że pod względem konstrukcyjnym jest naprawdę świetnie. Tym bardziej, że przyciski nie klikają, są miękkie, podgumowane. Myślę, że będzie się z niego bardzo dobrze korzystał. Ok, tyle odnośnie konstrukcji. Teraz sobie już podłączmy ten zestaw do telewizora. No i zapoznajmy się z jego funkcjami oraz jego działaniem. Tuner został już podłączony. No i teraz pierwszy ekran, jeżeli chodzi o konfigurację tego tunera. Czyli wybór języka OSD, kraju, typ skanowania, czy tylko kanały FTA, czy też wszystkie kanały chcemy wyszukać. LCN, pozostamy tutaj w automacie, natomiast możemy tutaj wybrać tryb ręczny lub też tryb wyłączony. Wyszukiwanie kanałów, czyli przechodzimy już do wyszukiwania kanałów i zobaczymy, jak te kanały nam się wyszukają w tym trybie automatycznym. Tak więc ja sobie teraz przeszukam pasmo. I za chwileczkę do Was już wracam z gotową listą kanałów. Ok, kanały nam się już wyszukały. Mamy tutaj listę naszych kanałów. Natomiast jak może zauważyliście, niestety nie są one tutaj ułożone w kolejności LCN. Czyli ta funkcja automatyczna na początku, przed pierwszym wyszukaniem kanałów nie jest, jak widzicie, dobrym wyborem. Lepiej będzie od razu sobie tą funkcję włączyć i wówczas te kanały powinny być poprawnie ustawione. Natomiast za chwileczkę sobie sprawdzimy, czy możemy tą listę w prosty sposób sobie posortować, czy też możemy tutaj ułożyć ją według kolejności LCN. Więc o tym już za chwileczkę. Natomiast teraz zobaczmy sobie, czy wszystkie kanały się poprawnie nam wyszukują. I teraz tak, kanały z 8 multiplexu, bo z tym macie często problemy. Na tym tunerze, jak widzicie, działają bez problemu, zostają poprawnie wyszukane.
Teraz kanały kodowane tym nowym kodekiem H265, czyli w standardzie DVB T2. I też, jak widać, nie ma z tymi kanałami żadnego problemu. Wszystkie się poprawnie wyszukały i też poprawnie działają. Może jeszcze włączymy dźwięk. No, jak widzicie, na każdym kanale działa to poprawnie. Natomiast jedna uwaga, też może już większość z Was to zauważyła. Po zmianie kanałów następuje taki efekt delikatnego spowolnienia, czyli przez około sekundę jest taki spowolniony ten obraz. Niestety występuje ten efekt we wszystkich tunerach, które mają szybką zmianę kanałów. Tunery, które dłużej zmieniają kanały, nie mają tego efektu. Natomiast ja osobiście wolę ten efekt, ponieważ jeżeli chcę sobie szybko przeglądnąć kanały, zobaczyć, co jest nadawane na danym kanale, to jest to znacznie szybsze, więc myślę, że ten efekt jest do zaakceptowania. Teraz jeżeli chodzi o tutaj jakieś funkcje tego tunera, czyli przycisk info oraz EPG. I teraz, jak widzicie, jest to to info, które dużo osób preferuje, ponieważ jest tutaj czytelny pasek postępu, numer kanału, jego nazwa oraz informacje, co obecnie jest nadawane. I po drugim naciśnięciu przycisku info mamy tutaj szeroki opis wraz właśnie z reżyserem, z rokiem produkcji, czy też opis tego programu, tego serialu, więc dużo informacji. Oczywiście jeżeli jest tutaj kilka stron, to możemy sobie tutaj przerzucać się tym żółtym przyciskiem na pilocie. Więc pod tym względem no, trudno się do czegokolwiek doczepić. Są też paski odnośnie jakości i siły sygnału, więc myślę, że to info działa jak najbardziej ok. Teraz jeżeli chodzi o EPG w tym tunerze, to już też myślę bardzo dobrze Wam znane EPG. Myślę, że nie ma sensu jakoś specjalnie opisywać. Jego zaletą są właśnie czytelne opisy. Możemy sobie łatwo sprawdzać program telewizyjny na cały dzień, na kolejne dni tygodnia dla wybranego u góry kanału. Natomiast minusem tego rozwiązania jest fakt, że jeżeli na przykład sprawdzamy sobie program telewizyjny dla kolejnego kanału, to jak widzicie pod spodem też automatycznie nam się ten kanał zmienia, czyli nie możemy jednocześnie oglądać kanału i sprawdzać sobie pozycji programowych dla kolejnych kanałów. Jeżeli chodzi o programowanie nagrań, tutaj już klasycznie, czyli ustawiamy sobie z automatu, mamy wypełnioną tą tabelkę, czyli widzimy, kiedy ma się rozpocząć nagrywanie, o której godzinie, kiedy ma się zakończyć, czy ma to się nagrywać raz, czy też codziennie, co tydzień. No i też oczywiście możemy to nagrywać lub też oglądać, czyli można się o danej godzinie ten kanał automatycznie uruchomić, tak żebyśmy tego nagrania nie przegapili. Oczywiście te wszystkie tutaj czasy rozpoczęcia, zakończenia, nagrywania, data, to wszystko jest edytowalne, więc możemy sobie to dowolnie zmieniać. Jeżeli nie chcemy zmienić, to tylko zatwierdzamy i mamy go na liście nagrań. I teraz sobie przejdźmy do menu tego tunera. Też myślę bardzo dobrze już Wam znane 7 tutaj zakładek. Pierwsza to jest oczywiście edycja programu, EPG, sortowanie właśnie według LCN, według ONIT, według ID, według częstotliwości. Natomiast jak widzicie, mamy wybrany tryb według LCN, natomiast lista kanałów nam się tutaj odpowiednio nie posortowała. Ja jeszcze na koniec tutaj tej recenzji spróbuję jeszcze raz wyszukać kanały właśnie z wyłączoną funkcją automatyczną, z włączoną funkcją LCN i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, ten LCN jest w automacie, możemy go zmienić na ręczny lub też na wyłączony. Tryb hotelowy to jest tutaj ta nowość, jeżeli chodzi o tego boxa, ponieważ możemy włączyć taki tryb i zabezpieczyć sobie dostęp do wszystkich funkcji tunera hasłem, tak żeby na przykład nikt z gości nie mógł nam zmieniać ustawień, przeszukiwać list kanałów, zmieniać jakieś tutaj haseł, zabezpieczeń i tak dalej, więc myślę, że taki tryb może Wam się też przydać. Jeżeli chodzi o edycję programów, czyli układanie tych list kanałów, to też klasycznie, jak widzicie, natomiast sprawdźmy, czy w tej opcji z tym LCN w trybie automatycznym możemy sobie łatwo te listy układać. Próbujemy przenieść dwa kanały na pierwszą pozycję, czyli wybieramy sobie przycisk czerwony przesuń i przesuwamy ten kanał na pierwszą pozycję. Tak samo robimy z drugim kanałem, natomiast już widzę, że niestety kanały nam się przesuwają, natomiast numeracja zostaje niepoprawna. Więc teraz
Wyłączymy sobie funkcję LCN, zostawmy na wyłączoną. I teraz sobie wróćmy do naszej edycji kanałów. Tutaj pamiętajcie, że są same zera do wpisania. I jak widzicie, automatycznie już kanały zostały tutaj poprawnie ustawione, jeżeli chodzi o numerację, czyli te kanały, które przesunęliśmy, otrzymały poprawną numerację i kolejne kanały zostały przesunięte w dół i też poprawnie ponumerowane. Czyli jeżeli chcecie korzystać z układania ręcznego list kanałów, to pamiętajcie, że musimy wyłączyć funkcję LCN i dopiero wówczas możemy sobie układać własne listy kanałów. Teraz jeżeli chodzi o układanie list kanałów ulubionych, przycisk kanałów ulubionych na pilocie i do dyspozycji mamy, jak widzicie, cztery listy: muzyka, sport, wiadomości oraz film, do których to list możemy dodawać kanały, które tutaj mamy na tej liście głównej i w ten sposób możemy sobie takie listy kanałów tworzyć. Tak więc to akurat działa ok, bardzo szybko, łatwo, sprawnie. Myślę, że nie będziecie mieć z tym problemów. Jeżeli chodzi o pozostałe funkcje tunera, czyli tutaj druga zakładka obraz, proporcje obrazu, tryb automatyczny, no i oczywiście możemy wybrać sobie 16x9 pillar box, pan scan, 4x3 letterbox, pan scan, 4x3 pełny i 16x9 tryb panoramiczny. Rozdzielczość maksymalnie 1080p, format TV, PAL lub też NTSC. Przejrzystość OSD możemy właśnie w tym miejscu regulować od tutaj 10% do 90%. No i tutaj zobaczcie, mamy też możliwość w tym miejscu włączyć opcję HDMI CEC do zarządzania na przykład telewizorem za pomocą takiego pilota. Więc też przydatna sprawa, aczkolwiek jeżeli mamy tutaj ten blok przycisków programowalnych, to akurat ta opcja już nie jest moim zdaniem aż tak istotna. Kolejna zakładka, czyli wyszukiwanie kanałów automatyczne oraz ręczne. W tym ręcznym wyszukiwaniu sprawdźmy sobie jeszcze tutaj, jakie kanały możemy sobie wyszukiwać, czyli od jakiego kanału do jakiego. I jak widzicie, od kanału 5 do kanału 70 możemy sobie bez problemu te kanały wyszukiwać, czyli wszystkie kanały dostępne w Polsce bez problemu będziecie w stanie wyszukać. Ustawienia kraju, filtruj zakodowane kanały, możemy je włączyć, wyłączyć, czyli jeżeli mamy na liście jakieś kanały kodowane, to w tym miejscu możemy wyłączyć takie kanały i oczywiście one nam się nie będą już wyświetlały. Ustawienia czasu, przesunięcie czasu, tryb automatyczny lub też ręczny. W ręcznym możemy zmienić strefę czasową. Automatyczne czuwanie od 1 godziny do 12 godzin, to możecie sobie wybrać. I możemy zarządzać wyświetlaczem, czyli co ma się nam wyświetlać czas, czy też ma być wyłączony w trybie standby. Chodzi oczywiście o ten wyświetlacz na tunerze. Zakładka opcje, czyli język OSD, język napisów, audio, cyfrowe audio PCM lub też RAW HDMI włączony, wyłączony. Audiodeskrypcja, to możemy włączyć, wyłączyć oraz możemy też regulować jasność tego wyświetlacza na tunerze. I szeroka tutaj opcja, jeżeli chodzi o regulację, ponieważ od 1 do 8 stopni, więc myślę, że bez problemu sobie tą jasność wyregulujecie. System, ochrona rodzicielska, czyli oczywiście tworzenie sobie profili, ustawienie wieku dziecka i oczywiście po wybraniu takiej opcji, jeżeli tutaj jakiś materiał będzie nieodpowiedni dla dzieci powyżej ustawionego wieku, to taki kanał zostanie automatycznie zablokowany hasłem. Zmiana hasła w tym miejscu, przywracanie ustawień fabrycznych, informacje o urządzeniu, tutaj możecie sobie zobaczyć aktualną wersję tego oprogramowania. Jeżeli jakieś nowe się pojawi na stronie producenta, to będziecie mogli sobie go zaktualizować z pendrive'a. No i właśnie to jest ta opcja aktualizacji, więc tego nie będę już pokazywał. No i ostatnia to jest zakładka, to są ustawienia sieci. Jeżeli byśmy chcieli sobie dokupić jakąś kartę Wi-Fi zewnętrzną w celu na przykład automatycznych aktualizacji oprogramowania przez sieć, to możemy to zrobić, możemy taką kartę sobie w tym miejscu skonfigurować. I następnie tutaj zobaczcie, w tej ostatniej zakładce na samym dole będziemy mieć dostęp do aplikacji sieciowych i w tych aplikacjach sieciowych jest tylko aktualizacja przez internet, żadnych innych aplikacji tutaj nie znajdziemy, więc nie wiem, czy jest sens kupować dodatkowe urządzenie tylko w celu aktualizacji, skoro możemy sobie taki soft pobrać na pendrive'a i zaktualizować tego boxa bezpośrednio właśnie z takiego dysku zewnętrznego, co moim zdaniem jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Ostatnia nasza zakładka, czyli ustawienia USB. I tutaj mamy multimedia, gdzie znajdziemy odtwarzacz muzyki, zdjęć, filmów oraz naszych nagrań, które zarejestrujemy sobie na tym tunerze.
Następnie mamy zakładkę odnośnie ustawień zdjęć i filmów. Tutaj przy filmach możemy wybierać sobie rozmiar tych napisów, średni, duży, mały, kolor tła, który może być też różnokolorowy. Jak widzicie, możemy też zmieniać kolor samych napisów, więc możecie sobie oczywiście to sami już poustawiać. No i zakładka ustawienia PVR. Może podłączymy sobie jakiegoś tutaj pendrive'a. I teraz zobaczmy, w tej pozycji możemy sformatować naszego pendrive'a zarówno w systemie NTFS, jak też FAT32. No i następnie w urządzeniach nagrywających w tej opcji możemy sobie ustawić rozmiar funkcji TimeShift. Tutaj już dowolnie według tej wielkości naszego dysku zewnętrznego oraz podglądać sobie całkowite miejsce na dysku oraz wolne miejsce na tym dysku, który sobie podłączamy. Teraz jeżeli chodzi o działanie funkcji TimeShift oraz funkcji nagrywania, no to zobaczmy jak to wygląda. Przycisk play, pauza na pilocie. I jak widzicie, nagranie nam się zatrzymało. Mamy tutaj pasek postępu. Jak widzicie, nagrywanie trwa w tle, natomiast my mamy obraz zatrzymany. Jeżeli teraz sobie odblokujemy przyciskiem play, pauza, to możemy oglądać od momentu, w którym to nagranie zatrzymaliśmy. Zatrzymujemy kolejny raz. No i odtwarzamy go dalej. Jak widać, działa to poprawnie. Natomiast teraz zobaczmy, jak wygląda kwestia poruszania się po tej osi czasu, czyli mamy tutaj przyciski funkcyjne na pilocie i teraz możemy o dowolną tutaj ilość sekund, minut cofnąć się i jeszcze raz sobie ten materiał oglądać. No i oczywiście możemy też przyspieszyć ten materiał, zatrzymać go w dowolnym też momencie nagrania i sobie go odtwarzać. Teraz przejdźmy do nagrywania, czyli przycisk REC, ten tutaj biała kropeczka na pilocie i w tym momencie rozpoczęło nam się nagrywanie. Od góry mamy tutaj też informację, że to nagrywanie trwa i widzimy czas takiego nagrania. Kolejne przyciśnięcie przycisku do nagrywania ukrywa nam to okno z nagrywaniem. I teraz jeżeli sobie przyciśniemy przycisk info na pilocie, to możemy sobie podglądnąć informacje o naszym zapisie, czyli widzimy tryb nagrywania, widzimy miejsce na dysku, system plików na dysku oraz też widzimy, jaka będzie nazwa naszego nagrania, no i niestety tylko nazwa kanału oraz data i godzina tego nagrania, bez jakichś tutaj tytułów i nazw programowych, więc o tym musicie tutaj pamiętać. Rozmiar na dysku. No i też widzimy, ile obecnie wykorzystaliśmy już pamięci na naszym dysku, ile takie nagranie będzie jeszcze mogło trwać przy wykorzystaniu właśnie takiego dysku, takiego pendrive'a o takiej pojemności. To jeszcze teraz zobaczmy, jak wyglądają listy kanałów podczas nagrywania. No i tutaj myślę, że jest ok, ponieważ widzimy wszystkie kanały z tego multiplexu, z którego aktualnie nagrywamy program, czyli te kanały będziemy sobie mogli bez problemu teraz odtwarzać na telewizorze, oglądać je podczas równoczesnego nagrywania wybranego naszego kanału. Wróćmy do naszego kanału pierwszego i teraz zobaczmy sobie jeszcze działanie tutaj pozostałych funkcji tego tunera. Dużo osób pyta o działanie telegazety, dlatego to chciałem dla Was sprawdzić. Tak wygląda telegazeta. Na pewno na plus, że jest na pełnym ekranie, duża czcionka i jest też obsługa polskich znaków, więc chyba wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzi o przyciski funkcyjne na pilocie, to mamy tak szybki wybór, jak widzicie, napisów do filmów, do seriali, jeżeli takie są nadawane. Możemy też bardzo łatwo z pilota wybierać sobie ścieżki dźwiękowe do danych programów. No i tutaj jeszcze na pilocie możemy zmienić też tryb proporcji obrazu, jego rozdzielczości. Możemy też przejść do opcji PVR, czyli otworzyć sobie ten nasz odtwarzacz z filmami, które sobie zarejestrowaliśmy. Jak widzicie, mamy teraz to nasze jedno nagranie. Jeżeli będziemy mieć więcej, to oczywiście będą na tej liście i możemy sobie, klikając OK, takie nagranie podglądać w małym ekranie lub też klikając tutaj przycisk czerwony na pełnym ekranie telewizora i możemy też w podstawowym stopniu tutaj zarządzać tym nagraniem, czyli przesuwać go do przodu, do tyłu, zatrzymywać lub też wyłączyć, tak jak w tym momencie. Pliki z rozszerzeniem MTS. Tak naprawdę są wszystkie funkcje, które znajdziemy na pilocie i w tym tunerze. To teraz może sobie jeszcze na koniec sprawdźmy czas uruchomienia się tego tunera ze stanu
Uśpienie, czyli wyłączymy sobie teraz tuner, weźmiemy sobie tradycyjnie stoper, no i teraz przycisk power i czas start. Zobaczmy, ile potrzebujemy, żeby pojawił nam się obraz na ekranie. No jak widzicie, czas od przyciśnięcia przycisku power do pojawienia się obrazu to jest niecałe 7 sekund, czyli jak widać bardzo szybkie urządzenie. Ok, myślę, że na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję tunera Signal T2 Box. Jak widzicie, jeżeli chodzi o wykonanie tunera, konstrukcja myślę, że całkiem przyzwoita, aczkolwiek w całości wykonana z tworzywa sztucznego. Na plus czytelny wyświetlacz, przyciski sterujące na froncie. Wyjście dla starszych telewizorów w postaci tutaj złącza z kart, dla nowszych w postaci HDMI. Mamy przylotkę antenową, którą dużo osób pyta, natomiast minusem jest brak wyjścia dźwięku jakiegokolwiek zewnętrznego, czyli koaksjal, czy też optycznego. Tego w tym tunerze niestety nie znajdziecie, więc nie będziecie mogli sobie podłączyć jakichś tutaj zewnętrznych zestawów audio. Jeżeli chodzi o pilot zdalnego sterowania, myślę, że bardzo dobra konstrukcja. Wszystko tutaj działa tak, jak powinno. Mamy blok przycisków programowalnych. Przyciski są miękkie, nie klikające, no i na tych przyciskach podłużnych mamy zmianę kanałów i regulację dźwięku i to naprawdę działa tak, jak powinno działać. Tak więc do pilota nie mam żadnych uwag. Jeżeli chodzi o oprogramowanie tunera, tuner oczywiście świetnie radzi sobie z wyszukiwaniem kanałów w tym standardzie DVB T2 z kodekiem H265Hz. Wszystkie kanały działają poprawnie. Mamy szybką zmianę kanałów, jak widzieliście, i bardzo szybkie uruchomienie się tunera z trybu standby. To jest na pewno na plus. Na minus, jeżeli chodzi o działanie, to spowolnienie po zmianie kanałów, czyli kanały zmieniają się szybko, natomiast oczywiście mamy ten efekt spowolnienia po właśnie zmianie kanałów. Jakaś sekunda, może półtorej sekundy to trwa i później oczywiście materiał odtwarza nam się już płynnie. Tak więc dla mnie nie jest to wadą, ale o tym wspominam, ponieważ wiem, że dla wielu osób jest to ważna informacja. Jeżeli chodzi o tutaj jakieś oprogramowanie, działanie przycisku info, to myślę, że bardzo klasycznie mamy pasek postępu, duże, czytelne opisy, no i też dobre opisy, jeżeli chodzi o pozycję programową, ponieważ z wyszczególnieniem aktorów, reżyserów, opisem, paskami odnośnie siły i jakości sygnału. Tak więc tutaj chyba wszystko, czego byśmy oczekiwali od dobrego tunera DVB T2. Jeżeli chodzi o głowicę tunera, też nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Jak widzicie na antenie pokojowej, ten sygnał jest świetnej jakości. Natomiast zawsze powtarzam, że ja mam bardzo blisko do nadajnika, więc u mnie praktycznie każde urządzenie działa bardzo dobrze. Ok. Natomiast jeżeli chodzi o EPG w tym tunerze, to jest to EPG, które też bardzo dobrze znacie, natomiast jego minusem jest fakt, że nie możemy sobie sprawdzić programu dla innego kanału niż obecnie oglądamy, ponieważ jeżeli wybierzemy inny kanał, to automatycznie zostaniemy też na ten kanał przełączeni i będziemy ten kanał musieli oglądać, czyli podczas oglądania jakiegoś filmu, serialu, no raczej sobie nie sprawdzicie, co jest aktualnie nadawane na innych kanałach. Poza tą małą wadą jest to oczywiście bardzo czytelne EPG z dużą ilością informacji, też czytelną czcionką, więc musicie sami zdecydować, czy ta opcja zmiany kanałów jest dla Was aż tak istotna. Jeżeli chodzi o nagrywanie, to jak widzieliście, nie ma z tym żadnych problemów. Działa też dobrze funkcja timeshift, natomiast jeżeli chodzi już o nagrania, to w tytule takich nagrań, jak widzieliście, nie mamy tytułów filmów, tylko mamy numer kanału, z którego nagrywaliśmy oraz data i godzina. Więc też o tym Wam wspominam. I tak naprawdę to chyba jest wszystko, jeżeli chodzi o ten tuner. Piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tym tunerze. Ja Wam już dzisiaj dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć.